No, wchodzi w życie rozporządzenie miejscowego wina, czy to się nam podoba, czy nie. One są na szkodę, że tak powiem, zwykłych obywateli i mieszkańców tej miejscowości. Więc to było uzasadnienie polityczne. Uzasadnienie było początkowo ekonomiczne, że chodzi o to, żeby były oszczędności, że trzeba szukać oszczędności. Natomiast, proszę Państwa, tak naprawdę rzeczywiście chodzi o panu ministrowi o to, żeby sędziowie mogli orzekać w innych miejscach. Media często pytają, no skoro się nic nie zmieniło, to po co cała ta awantura? Czy to jest 50, czy to 100 kilometrów, tak jak na zachodzie, mamy prawo sobie kupić samochód i dojeżdżać. Ten samochód trzeba już kupić za co? Likwidacja sądu i te wcześniejsze zamiary i fakty, które miały miejsce, to tak naprawdę jest przygrywka czy początek do likwidacji powiatu.